Od niedawna mamy na GPW nowy instrument, to jest tracker na niemiecki indeks DAX Net Return. W związku z tym w tym wideo przyjrzę się troszeczkę temu trackerowi, który już jest dostępny na naszych kontach maklerskich. Zobaczymy z czym to się je, dla kogo to w ogóle jest i co warto jest sprawdzić. No i oczywiście przekopię się przez te materiały, które mamy do dyspozycji i które powinniśmy sobie przeklikać, zanim włożymy tego typu produkt do portfela. Ale zanim instrument trochę o samej kategorii produktów, no bo co to jest ten tracker. Certyfikatów Turbo od tego emitenta jest dużo i polscy inwestorzy całkiem nieźle je znają, ale tracker od tego emitenta jest pierwszy i zakładam oczywiście po tym debiucie, że będzie ich docelowo więcej. I zakładkę edukacyjną oczywiście Wam zostawię, ale przejrzyjmy, co tutaj jest, dlaczego warto też na to zerknąć. Jest to oczywiście produkt bez dźwigni, między innymi dlatego od razu się nim zainteresowałem. Jest tu zerowa opłata za zarządzanie, akurat w przypadku opłat kluczowy tutaj będzie spread, natomiast faktycznie opłaty tutaj nie ma, co jest sporą różnicą, jeśli zawsze patrzymy chociażby na ETF-y. Jest to produkt tak zwany long only, czyli zarabiamy na wzrostach, jeśli oczywiście będą spadki, to nie szukamy do jakichś krótkich pozycji, bo ten instrument tego nie daje. On nie jest od zarabiania na spadkach. Płynność zapewnia nam tutaj animator, no i bardzo ważne, jest to dostępne przez dowolne konto maklerskie. Czyli nie będziemy się zastanawiać, że ten broker to ma tam, ten tego nie ma, a może trzeba jeszcze coś uzupełnić. Nie, jak mamy konto z dostępem do giełdy papierów wartościowych w Warszawie, no to będziemy mieć dostęp do trackerów. Bez dźwigni myślę, że to jest absolutnie jasne. W ogóle, jak widzę instrument bazowy, tracker i myślę, że jesteście zapoznani z ETF-ami, i tego typu instrumentami jak fundusze indeksowe, to doskonale rozumiecie zależność, że chcemy tu mieć jeden do jednego odwzorowanie tego co daje instrument bazowy. Czyli my się nie kłócimy absolutnie z rynkiem, w żaden sposób nie chcemy mieć więcej, nie będziemy mieć też mniej, będziemy mieć dokładnie tyle, a zadaniem instrumentu jest śledzenie jeden do jednego. Główne cechy certyfikatów tracker to nas będzie interesowało. To co już powiedzieliśmy, mamy śledzenie instrumentu bazowego, wszystko jasne, ale mamy też uwzględnienie mnożnika i od razu na przyszłość, jak nie wiecie, co się dziś tutaj wydarzyło, co to jest za słówko, za co to odpowiada, to szukamy tej definicji i mamy mnożnik. Jak to jest tutaj tłumaczone? Mnożnik pokazuje nam, jaka część instrumentu bazowego odpowiada jednemu certyfikatowi, czyli analogicznie, jak mamy 1 do 1000, to instrument bazowy jest wart 1000, a za certyfikat zapłacimy 1 zł. I zapamiętajmy sobie tę zależność, bo sprawdzimy, jaki mnożnik ma ten instrument, o którym tak naprawdę dzisiaj jest to wideo, czyli ten nasz debiutant. Co nam jeszcze tutaj ING podesłało, czyli są odnotowane w Polsce, to już wszystko wiemy. W Polsce Polskich złotych, od razu, jak sobie myślimy o niemieckim indeksie, to mamy z tyłu głowy kwestię kursu walutowego i tego, że niemieckie spółki, czyli euro, natomiast instrument notowany w polskich złotych. I to jest oczywiście do wkalkulowania w nasze ryzyko, jeśli mamy tego typu sytuacje, ale też myślę, że większość inwestorów jest tym doskonale zaznajomiona, że jeśli idziemy w indeksy inne niż polskie, no to gdzieś to się będzie pojawiać. Co jest bardzo ważne, to są też indeksy zwrotu netto, na których się te trackery będą opierać, czyli dywidendy są reinwestowane w indeks. Żadna dywidenda nam nie ucieknie. Jak mamy w tym przypadku niemieckie spółki, które dzielą się zyskami z inwestorami, no to mając taki tracker, nic mi tutaj się nie zgubi, żadna dywidenda, będzie to wliczone oczywiście w indeks. Jeśli chodzi o koszty zakupu, no to oczywiście zależy to od naszego brokera, a wszystkie dodatkowe informacje znajdziemy w kidzie, to też rada na przyszłość, na wszystkie instrumenty, zawsze szukamy kidu i zawsze czytamy kid ze zrozumieniem, żebyśmy wiedzieli w co wkładamy pieniądze. Myślę, że same trackery będą naturalnie łatwe do zrozumienia dla polskich inwestorów, bo z jednej strony już trochę jesteśmy zaznajomieni z naśladowaniem czegoś, z podążaniem za różnego rodzaju instrumentami, w tym przypadku indeksami. Trochę już jesteśmy na etapie małej pasywnej rewolucji, czyli wiemy jak działają ETF-y, wiemy jak działają fundusze indeksowe, no i część inwestorów jest faktycznie przekonana, że ona nie chce wybierać samodzielnie, które tam najlepsze spółki z danego regionu y, będą tutaj y, wieść prym w koncie maklerskim, tylko faktycznie chcemy kupić cały indeks i dostać tyle, ile rynek nam daje. I tracker działa dokładnie na tej samej zasadzie, czyli mamy ten instrument bazowy i mamy odwzorowanie tego instrumentu jak najlepsze, docelowo 1 do jednego, i to jest cała zabawa. Więc jeśli słyszymy tracker na DAX Net Return, no to dostaniemy tyle, ile dał nam DAX Net Return. Jeśli chodzi o koszty, y, też oczywiście zawsze każdy inwestor musi. Sprawdzić jakie są koszty z każdej strony. Jest zawsze takie zastrzeżenie, że emitent ma prawo, żeby wycofać taki tracker z obrotu w dowolnym momencie jest to nazwane wezwaniem emitenta. Więc to oczywiście musi mieć z tyłu głowy. No i ryzyka, które często właśnie są tutaj fajnie wypisane, tylko trzeba wiedzieć gdzie je znaleźć i dobrze je serio przeczytać, bo ryzyka są bardzo ważne i zawsze o nich też mocno wspominam. Zawsze jest ryzyko emitenta, chociaż jak patrzymy na tego emitenta to mamy wrażenie, że raczej. Tutaj nie ma dużych obaw. Natomiast inne tego typu ryzyka, takie jak chociażby korekta spreadu, czyli jeśli dużo dzieje się na rynku i faktycznie spread może być tymczasowo podwyższony, co zwiększy nasze koszty, no jest to naturalne ryzyko. Pamiętajmy, że to jest long only, czyli jak będzie BESA, to ten instrument będzie leciał oczywiście w dół. No i oczywiście na wszelkiego rodzaju korektach tu się nie zarabia, bo to jest instrument, który. Nie ma żadnej wliczonej krótkiej sprzedaży, nie szukamy tutaj spekulacyjnie, jakby tu postawić shorta. Absolutnie nie, to jest dla średnio i długoterminowych inwestorów z myślą, że te indeksy będą wyżej w przyszłości. O godzinach już przypominałem, o ryzykach zakłócenia obrotu. To zresztą, co jest w przypadku emitenta, to jest bardzo dobrze wyjaśnione, co się może wydarzyć, ale oczywiście wszyscy trzymamy kciuki, że się nie wydarzy. No i oczywiście, informacje prawne o emitencie, jeśli chcecie sobie jeszcze sprawdzić. Co u niego i w jakiej jest kondycji finansowej. No to zajrzyjmy sobie do środka, zobaczmy, co faktycznie ten produkt ma do zaoferowania, i jakie są jego parametry. W produktach widzimy ewidentnie naszego debiutanta, bardzo łatwo go będzie znaleźć, no bo certyfikatów Turbo mamy aktualnie ponad 5000, ale tracker mamy dosłownie tylko jeden, więc tutaj raczej się nie pomylimy. Naszym instrumentem jest Long na DAX Net Return, czyli dokładnie to, co powiedzieliśmy: mamy instrument bazowy DAX Net Return. I mamy te wszystkie informacje, o których już w teorii trochę wiemy, a teraz w praktyce możemy zerknąć, jak to wygląda. Co się działo w godzinach handlu i tak dalej. Wszystko jasne. Co to jest za instrument? Jak jest jego symbol? Jak chcemy go znaleźć w koncie maklerskim, to bierzemy ten symbol, kopiujemy sobie i szukamy dosłownie po tej nazwie. Tak będzie najłatwiej, wydaje mi się, bo tu mamy jeden symbol do wszystkiego. Waluta instrumentu bazowego, to wszystko oczywiście wiemy. Instrument bazowy, o którym też możemy sobie więcej doczytać oddzielnie. No, i mnożnik. Tak jak było w definicji, jest mnożnik, więc jak już wiemy z definicji, co to jest mnożnik, to wiemy, że tutaj jest mnożnik 100 do 1. I dzięki temu wiemy, jaki jest kurs samego instrumentu bazowego, ale wiemy też po ile my możemy kupić czy sprzedać ten instrument. A jak mamy te różnice między kupnem i sprzedażą, to od razu naturalnie widzimy też spread. Tak to mniej więcej wygląda. Gdzieś po drodze jeszcze będziemy mieć zawsze statystykę danego produktu, co tu gdzieś nam się wydarzyło. No i to, co. Ja zawsze zachęcam, żeby to robić i wiem, że wiele osób to przegapia, ale to jest bardzo, bardzo ważne. To są dokumenty danego produktu. Tu możemy to wszystko sobie przeczytać, i dla nas najważniejszy dokument to jest zawsze przy takich rzeczach KID, czyli tutaj te najważniejsze informacje o produkcie będziemy mieć zawarte i zaraz sobie do niego zajrzymy. Co jest ważne jeszcze w kontekście samego net return, bo wydaje mi się, że wszyscy doskonale znają DAXa, ale jak patrzą na ten net return, to muszą się upewnić. Generalnie tracker opiera się na indeksie zwrotu netto, czyli dywidendy są reinwestowane w indeks. To jest bardzo ważne z punktu widzenia podatkowego, no bo wiadomo, inwestor nie będzie w trakcie rozliczał żadnych dodatkowych podatków, nic związane z wypłatami zysków. Natomiast ten zwrot netto oznacza, że wynik ma skorygowane dywidendy o tak zwany podatek u źródła. Czyli generalnie indeks nic nam nie będzie wypłacał, wszystko będzie wliczone. No a generalnie same transakcje sprzedaży podlegają temu standardowemu opodatkowaniu. No i to dostaniemy oczywiście w picie 8C według standardowych y, zasad. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo jak będziemy patrzeć, to skład oczywiście DAXa samego, czyli te spółki, które są w środku, to jest ten sam DAX pod tym względem. Natomiast net return to jest dokładnie ta kwestia zwrotu netto, o czym powiedziałem przed chwilą, żebyśmy. Dobrze zrozumieli tę część edukacyjną, jak będziemy sobie patrzeć na sam indeks yy, i jak będziemy sobie patrzeć oczywiście na skład indeksu, czyli te spółki, które są w środku. To jest dobry moment, żeby w ogóle przyjrzeć się samemu dax no bo jak już oglądacie coś o trackerze na DAX Net no to wiecie, co tam jest w środku. Tam jest 40 niemieckich wielkich spółek i jak spojrzymy na ten wykres i spojrzymy na dane gospodarcze Niemiec, no to tam jest taki zgrzyt. I ja wiele razy widziałem coś takiego w internecie, zaczęły się takie dyskusje, jak to jest, że niemieckie dane gospodarcze ostatnio są bardzo kiepskie, ale z drugiej strony ten niemiecki indeks, no pnie się do góry, bije kolejne rekordy, co tu się w w ogóle dzieje. I myślę, że jak zajrzymy do komponentów, czyli do tego, co jest w środku, i chociażby skojarzymy, że to są takie marki, które my doskonale znamy, i bardzo często my jesteśmy klientami tych spółek, to trochę nam się otworzą oczy szerzej, no bo to po prostu są spółki, które są zależne nie od gospodarki Niemiec, ale od ogólnie koniunktury światowej. One mają globalne zasięgi i bardzo często zarabiają na klientach dosłownie z całego globu. Więc tu jest trochę główny haczyk. Jeśli myślicie o tym, że to jest bardzo, bardzo skorelowane, to być może niekoniecznie i niektóre indeksy nie do końca oddają to, co się dzieje w danej gospodarce, ale właśnie trzeba zajrzeć do środka pod maskę tego, Indeksu, co on tam ma. No to jeszcze sięgamy do tego najważniejszego PDF-a, o którym tyle się nagadałem, że trzeba go pobierać, trzeba go czytać zanim włożymy jakiś instrument do portfela. Myślę, że jak interesujecie się giełdą, to doskonale szybko chwycicie o co w tym chodzi. Tutaj natomiast będziecie mieć wszystkie informacje zebrane w jednym po prostu pliku. Certyfikaty są. Regulowane przepisami prawa holenderskiego, bardzo to jest ważne. O, wspomniałem, że y, zamknięty instrument będzie w 2099. Podejrzewam, że y, prawnie nie można użyć słowa bezterminowo. Bo... Jaki jest instrument bazowy, daty wykupu i wszystkie tego typu rzeczy, tu sobie wszystko możemy przeczytać, ale to, co już powiedziałem, bardzo, bardzo istotne, waluta instrumentu bazowego, natomiast waluta produktu, to wszystko wiecie. Jeśli chcecie poszukać tego instrumentu bazowego w tym przypadku indeksu, to macie też wszystkie oznaczenia, dokładnie, gdzie go szukać, czyli na przykład go szukać w Bloombergu, pod Takim oto znaczkiem, gdzie oczywiście to jest notowane, no nie jest tu wielka niespodzianka, że Deutsche Börse, jako, jako niemiecka giełda, no i generalnie, jaki jest docelowy inwestor detaliczny, czyli to o nas jest generalnie. Tutaj jest określony wskaźnik ryzyka 5, ale coś, czego nigdy nikt nie, dotykuje, nie doczytuje, wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że utrzymujemy produkt przez 5 lat. Więc generalnie, jak sobie myślimy o produktach tego typu, to jak wspomniałem, średni i długi termin, ale żeby było jasne, jak, tak jakby te wszystkie rzeczy są oceniane, bardzo często jest to gdzieś dopisane, jaki jest właśnie ten parametr w tym przypadku 5 lat. No, i co jest bardzo fajne? Osobiście ja to bardzo lubię w kitach, bo wydaje mi się, że tego typu dobrze rozpisane założenie bardzo, bardzo dużo nam może powiedzieć o potencjalnych ryzykach na takich konkretnych przykładach. I najgorzej, jak się do tego nie zajrzy, ale jak już się zajrzy, to zobaczcie: mamy sytuację warunków skrajnych, niekorzystnych, umiarkowanych i korzystnych, i teraz na czym polega cała sztuka? Że my sobie zainwestowaliśmy przykładowo 100 tysięcy złotych, oczywiście pewnie byśmy tak nie zrobili, bo byśmy to rozkładali w czasie, czy coś takiego. Ale na potrzeby symulacji załóżmy, że tak zrobiliśmy, żebyśmy zrozumieli, jak działa instrument. I teraz, te wszystkie kolorowe scenariusze, to są prawdziwe sytuacje. Macie tutaj dokładnie gwiazdki rozpisane, czyli tego typu scenariusz miał miejsce. Kiedy dokładnie? Czyli to nie jest tak, że ktoś sobie z wymyślił jakieś dane i tylko serio te sytuacje miały miejsce, więc bardzo łatwo jest gdzieś tam nam się wczuć, gdybyśmy byli w takiej sytuacji. No, i oczywiście to, co wspomnieliśmy o danych kosztach, tu jest też bardzo sensownie zobrazowane. Mamy tu sił rzeczy wliczone: koszty spreadu i zalecany okres utrzymania, ten o którym wspomniałem, co możemy z tym zrobić, gdzie możemy złożyć skargę. Wszystkie tego typu informacje zawsze jak szukamy, to szukajmy najpierw w KID-ach. Ja mam też nadzieję, że ten instrument między innymi razem z innymi ETF-ami, funduszami indeksowymi w ogóle odczaruje nam trochę dax no bo DAX to w Polsce jest trochę taki instrument, który kojarzy się ze spekulacją. Dużo brokerów potwierdzi, że CFD na dax jest takim najpopularniejszym Często instrumentem, no i wszyscy spekulują, ile ten DAX urośnie czy spadnie w danym dniu. Natomiast jak ja bym spojrzał teraz na ten wykres DAXa z ostatnich lat, czy DAXa tego akurat w przypadku zwrotów netto, no to faktycznie mamy bardzo silne trendy, które jasno dają do zrozumienia, że może warto było niewiele robić i postawić na tę strategię long only, a nie szarpać się z rynkiem o każdą korektę, o każdy mały punkcik. A jak już mówimy o inwestowaniu długoterminowym i patrzymy na ten wykres DAXa, który jest imponujący nawet nie w skali lata, wręcz dekad, no to nie mogę nie wspomnieć o rachunkach IKE, czy X. Oczywiście na jednym i drugim rachunku można wykorzystywać tracker, jest on dostępny jak najbardziej. Podobnie zresztą jak certyfikaty turbo i to jest to tyle ważne, że nie wszystkie instrumenty są do wykorzystania w ramach IKE, tylko tu dla kompletnie początkujących. Oczywiście przypomnienie, że żeby coś takiego się zadziało, to trzeba mieć X czy IKE w formie rachunku maklerskiego. Czyli i w tym, i w tym przypadku, jeśli chcemy mieć dostęp do tego typu rzeczy, no to oczywiście musimy mieć ikę bądź IGZE w formie rachunku maklerskiego. Tam po prostu wchodzimy sobie w instrumenty i tak jak wspomniałem, na polskich rachunkach maklerskich znajdziemy oczywiście tracker na DAX Net Return. I dlaczego oczywiście długi termin, bo jeśli myślimy o tych już całkowicie strategiach pasywnych, gdzie po prostu regularnie kupujemy, zwiększamy te pozycje, nic więcej, nie robimy tylko co miesiąc, czy niektórzy nawet co kwartał, jak mówimy o długich terminach, dokupujemy sobie takie pozycje, no to jesteśmy w stanie mieć serio uśredniony ten zysk, oczywiście w skali bardzo, bardzo długiego terminu. A jak chcecie oczywiście więcej treści o IKX, to jest to do przegrzebania na moim kanale, bo ile tam jest koncepcji na to, jak chronimy ten kapitał przed wyjściem z inwestycji, czy właśnie jak nie chcemy koniecznie, żeby nam wypłacało zyski, tylko chcemy, żeby właśnie jak najwięcej się agregowało tych pieniędzy, czyli dokładnie tak jak w tym inwestowaniu indeksowym, to wszystko oczywiście w XZ jest bardzo ważne, no bo tutaj istotny jest horyzont. Więc jak myślimy sobie o takim trackerze, czy myślimy sobie w ogóle o tym, żeby gdzieś tam ująć DAXa w naszą strategię emerytalną, no to raczej myślimy o tym w kategorii długich, długich lat, jak nie dekad. Przypominając oczywiście IKĘ do wypłacenia przy 60 roku życia, IGZE przy 65, więc ten horyzont inwestycyjny serio jest dla długoterminowego inwestora. Ja generalnie jestem zdania, że im więcej instrumentów polski inwestor ma do wyboru, tym lepiej, więc z tego punktu widzenia bardzo się cieszę, że przywitamy na polskim rynku trackery i zobaczymy, komu się te instrumenty spodobają, kto z nich w portfelu będzie korzystał. No a jak pewnie będzie, to pewnie będzie ich też więcej docelowo, no bo pamiętajmy, że pasywna rewolucja i w ogóle korzystanie z instrumentów opierających się chociażby o indeksy. To jest dla nas relatywnie nowość. To, że coś się rozwijało kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w Stanach, to nie znaczy, że ja zaczynając nawet ten kanał YouTube mogłem sobie bez problemu załadować do portfela. Tu coś w oparciu o indeks amerykański, tu niemiecki, a tu może coś globalnego, cały świat, akcje i obligacje. No totalnie nie ja dzisiaj mam ten duży wybór, ale jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu ten wybór był dużo, dużo mniejszy, więc ja zawsze trzymam kciuki za to, żebyśmy mieli większą dostępność i fajniejsze instrumenty, więc za trackery oczywiście kciuki trzymam. Wszystkie linki, które tutaj były poruszone, znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału.